Witajcie na kanale Nasz Ogródek. Cześć, dzisiaj spotykamy się, żeby pozbierać nasiona na przyszły sezon. W najbliższym czasie prognozy zapowiadają deszcze. Póki co jest sucho, idealnie. Na pierwszy rzut idzie lwia paszcza, zwana też wyżlinem. Kwiaty są zebrane w gęste grona na szczycie łodyg, a owocami są torebki nasienne. Nasiona są niewielkie i zachowują trwałość około 2 do 3 lat. No widzicie, jakie malutkie? Lwia paszcza to naprawdę wartościowa, kwitnąca roślina. Jej młode siewki znoszą niewielkie przymrozki. Torebki nasienne zbieramy, kiedy osiągną odpowiedni kolor, tak jak tutaj było widać. Po zbiorze, tak jak wszystkie nasiona, które będziemy przechowywać, czyścimy z resztek, zgniatamy, czyścimy, zostawiamy na jakiś czas, żeby przeschły. I przechowujemy w papierowych torebkach. Miejsce powinno być suche i w miarę chłodne. Ważną rzeczą, którą trzeba wiedzieć, zbierając nasiona, jest to, że mogą rośliny z naszych zebranych własnych nasion nie powtórzyć cech matecznych, zwłaszcza jeśli było na torebce określenie, oznaczenie F1. F1 znaczy odmiany heterozyjne, czyli mieszańcowe, ulepszone z pierwszego pokolenia. Kolejną rośliną jest nagietek. Sam się ładnie rozsiewa, ale dobrze jest zebrać kilka koszyczków. Owocami są niełupki, sierpowato wygięte. Widzicie? To jest koszyczek. Te koszyczki są jeszcze zielone. Niektórzy zbierają zielone, ja tego nie robię. Wolę zebrać te, które już mają odpowiedni kolor. A tutaj jeszcze mamy pączki. Nagietki będą nam jeszcze dosyć długo kwitły. Aż do takich większych przymrozków. Trwałość nasion nagietka to jest około 2 do 5 lat. A to nasza aksamitka. Owocem aksamitki jest niełupek z krótkim, szczeciniastym puchem, w którym znajduje się od kilku do kilkudziesięciu nasion. Jak widzicie, bardzo dużo jest. One same się świetnie rozsiewają. Nasiona aksamitek zachowują trwałość 2 do 4 lat.
Nasionka z powodzeniem zimują w gruncie. Czasem jednak młode siewki turków mogą zniszczyć wczesnowiosenne przymrozki. Dlatego warto zebrać, żeby w razie co być zabezpieczony. Zbieramy i te pojedyncze, i te pełne formy. Odmian i rodzajów jest dosyć sporo aksamitek. A to nasza czarnuszka damasceńska rozsiewa się z powodzeniem sama. Owocem są zrośnięte ze sobą mieszki o ścianach z komorami powietrznymi. Mieliśmy już o tym filmik. Część z nich już sama się rozsiała i kiełkuje. O, a te, które teraz się wysieją, z całą pewnością będą kiełkować wiosną. To nasze oczyszczone nasionka. Polecamy nasz ogródek. Jeśli podobał Wam się filmik, subskrybujcie nasz kanał i dajcie łapkę w górę.